Kiedy najbardziej odznaczona kobieta żołnierz w historii została ranna w klatkę piersiową podczas swojej 10. misji, jej oficerowie dowiedzieli się po raz pierwszy, że jest kobietą. Kiedy jej chory brat został powołany do I wojny bałkańskiej w 1912 roku, ona ścięła swoje włosy, włożyła jego mundur i zajęła jego miejsce. Walcząc w niezliczonych bitwach przez 3 wojny przez kolejne 7 lat, stała się dowódcą słynnego żelaznego regimentu i legendarnym bohaterem serbskiej armii. Kiedy Austro-Węgrzy najechali Serbię podczas I wojny światowej, sama przekroczyła linię frontu z 3 pasami granatów, skoczyła do austriackiego okopu i samodzielnie pojmała 200 ludzi. W bitwie pod Cerną wyczyściła kolejny okop i pojmała 23 kolejne osoby. Kiedy ujawniono jej tożsamość, jej dowódca próbował zrobić z niej pielęgniarkę, ale ona nalegała na powrót do walki. Do czasu jej odejścia na emeryturę została odznaczona medalami z Francji, Wielkiej Brytanii oraz Rosji i otrzymała najwyższe wojskowe wyróżnienie w Serbii. Dwukrotnie. Kiedy jest się zbyt dzikim, by być odstawionym na boczny tor, nie nazywają cię tylko najbardziej odznaczoną kobietą żołnierzem, nazywają cię Milunka Savage.